Przede wszystkim odpuść oczekiwania co do konkretnego rezultatu, to znaczy nie przywiązuj się do rozwiązań. Pole matrycy dokładnie wie, co jest dla Ciebie w danym momencie najlepsze i na co jesteś gotowy. Pamiętaj, aby uwolnić się od próby kontrolowania zachodzących zmian, jak również od oporu przed zmianami. Zwróć uwagę na korzyści, jakie może mieć Twoja podświadomość w danym temacie. Bardzo często nie pozwalają one na transformację starych wzorców. Kolejną kwestią są same przekonania i ich źródła. Warto sprawdzić, które z przekonań są Twoje, a które stanowią tylko myśli podsuwane przez umysł. Zastanów się, czy jesteś gotowy i otwarty na doświadczanie cudów w swoim życiu. I na koniec zwróć uwagę, na co ukierunkowany jest Twój umysł. Na dostrzeganie zmian, czy skupianiu się na ich braku.